A powiedz, czy to nie jest trochę tak, że ty czasami masz takie momenty, że tęsknisz za show biznesem, bo jednak byłaś w nim bardzo długo, a teraz skupiłaś się na sobie, na swojej muzyce i tak trochę zniknęłaś z tych branżowych eventów, ścianek? Wiesz co, nie zgodzę się z tobą, bo w show biznesie nadal jestem, tylko jestem na swoich zasadach, chodzę na eventy i na wydarzenia takie, na które chcę chodzić i mi pasują. Więc może nie mam jej wszędzie, ale jestem tam, gdzie chcę być i gdzie lubię i gdzie gdzieś mi odpowiada klimat. Potrzebowałaś takiego odpoczynku trochę dla siebie też? Wiesz co, myślę jak każdy, zresztą wiesz, pandemia jakby wszystkich nas trochę przykisiła w domu przez te 2 lata. Teraz dopiero zaczynają się też otwierać wszystkie tego typu sytuacje. Ale tak, to potrzebowałam. Myślę, że potrzebowałam trochę czasu dla siebie, potrzebowałam przemyśleć pewne rzeczy, odnaleźć siebie, bo też w tym pędzie często można się zagubić. Ja się trochę zagubiłam, śmieję się, mam taką piosenkę tak na oko i tam jest, byłam zagubiona we mgle i tak właśnie było, więc już się z tej mgły odkopałam i jest spoko. Co ci pomogło? Bo tak sobie myślę, analizując wszystko, oglądając też show biznes, patrząc na swoich przyjaciół, że właśnie czasami w życiu przychodzi taki moment, że czujemy się zagubieni i nie bardzo wiemy, co zrobić. Wiesz co, myślę, że to ma związek przede wszystkim z dorastaniem i z dojrzewaniem. Jak się jest młodym, to tak bardzo chce się być lubianym, to też nic złego. Ja też bardzo chciałam być lubiana, w pewnym momencie po prostu zapomniałam o tym, może nie kim jestem, ale wiesz, można się naprawdę w tym zatracić, w ilości rzeczy, które się bierze udział i tak dalej, i tak dalej. Ja chyba też tak się u mnie wydarzyło. Zaczęłam dojrzewać, zaczęłam stawać na swoim, zaczęłam tupać nogą i wydaje mi się, że to jest taki bardzo naturalny proces. Ja miałam wtedy 27 lat, kiedy to się zaczęło gdzieś tam we mnie dziać. Jest tak zwany klub 27. Wiesz, niektórzy się odkopują z tego, a niektórzy nie. I ja po prostu, to chyba było bardzo mocno związane z moim dojrzewaniem, wstawaniu się z dziewczyny w kobietę.